Chris, ładnie wyglądasz. Witam was serdecznie w 13 odcinku Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Tutaj Man from the Moon, czyli Człowiek z Księżyca. Dzisiaj robimy kolejną misję Wiedźmina. Tym razem będzie to, gdzie jest Triss Merigold, a więc mamy biegnąć do Flotsam na ratunek Triss. Bez obawiania bawełny, lecimy. Prawdopodobnie zaskoczy nas trochę już widok miasta. Nieludzkiemu motłochowi, gdzie jego miejsce. Tak, mamy biegnąć do karczmy. A, zęby się zlatują. Za dobre dla was byliśmy, nieludzie! Tuczyliście się na naszej krwawicy! Tak, bardzo parszywy widok, niestety. Jakoś mi się bardzo kojarzy z pierwszym Wiedźminem. Mordujecie niewinnych! Niewinnych, a... Geralt! Masakra. To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili, syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Elfy są niewinne. Znaczy... Te elfy nie zabiły twojego syna. I nic im nie zrobisz. Jak się tak zastanowić, tak. Nic tu po was. Idźcie do domu, ludzie. Dzięki ci, Gwynblade. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Uchodźmy stąd jak najprędzej. Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredo. Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek. A lud zawsze pragnie igrzysk. Krwawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. Właśnie, czy widziałeś Triss? Musimy odnaleźć Triss. Wiesz, gdzie jest? Miała iść do Shili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Dobra, jak to się zaczęło? Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, którzy poszli z Roszem. Ale to były zwykłe zbóje opłacane przez Loredo. Nikt po nich nie płacze. I tak wybuchły spontaniczne zamieszki. Loredo niby stoi z boku i umywa ręce, a jego zbiry podjudzają. Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu. Nic mu nie udowodnisz. Nawet nie zamierzam. Chodźmy. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Chodźmy. Dobra, gdzie biegnij do pokoju, czyli w karczmie. Tak, czyli walimy na górę. Ratunku! Pogrom. To co, może ujdziemy ich uratować? Śmierć nie ludzie! Co to za dziwadło? To ten czarownik! Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. Rzeczy samej. Przecie to nasze sąsiady. Chyba trzeba się rozejść. Dzięki ci, panie. Czułem już chłód ostrza między żebrami. My im przecie nic nie zrobili. Za co oni nas tak... Zawsze znajdą się jacyś winni. Uważajcie na siebie. Faktoria wrze. Tak, powiem wam, że wcześniej nie zwróciłem uwagi na tą scenę, poza tym myślałem, że to takie wtrącenie skryptowe i nie mam za bardzo wpływu na to, co się dzieje. Ale tym razem postanowiłem podejść i zobaczyć, jak się akurat okazało, że mogłem uratować krasnoludów. Mam złe przeczucia. Dobra, wchodzimy. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. Dobra.
Spadaj. Za dużo tej krwi. Notatki jakieś. Niezły burdel. Nie patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze? Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Xanthus. Może burdel mama widziała, co się tu stało. Chodźmy. Dobra, biegnij do burdelu nad karczmą. Aż to otwieranie drzwi. Trzymaj się ode mnie z daleka. Dobra, tu wchodzimy. Zamknięte! Przyjdźcie później! Zabili mi dziewczynę. To Derae! Geralt, to była jej izba. Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie, była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić, pocieszyć. Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte... Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Sheila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka i Cedric, nasz zapity eks-wiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała: zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To Sheila. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Triss zwracała się do niej: Filippo. Witaj, Filippo. Triss, ładnie wyglądasz. Dlaczego posługujesz się megaskopem Sheila? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Sheila o niczym nie wie. Aha, dobra. O czym rozmawiałaś z Sheila? O czym rozmawiałaś z Sheila? Nie domyślasz się? Zginęło dwóch władców północy. Zastanawiałyśmy się nad rozwojem wydarzeń. W Temerii panuje chaos. Straciłam wpływy. Długo i mozolnie budowany pokój szlak trafi. Co zamierzacie zrobić? Co zdecyduje Loża? Przecież została stworzona, żeby bronić interesów magii. Dostosujemy się do nowego porządku i wykorzystamy sytuację. Straciłam 5 lat pracy. Pokój cintryjski wisi na włosku. W Temerii lada chwila wybuchnie wojna domowa. Nie ma co wykorzystywać. Trzeba znaleźć sprawców i wymierzyć sprawiedliwość. Ochłoń, Smarkulo. Chłodnik i polityka. Jedno i drugie należy spożywać na zimno. Kalkulować i nie dać się ponieść emocjom. Nie wskrzesimy Foltesta, a ty przestań bawić się w mścicielkę. Postąpimy mądrze i rozważnie. Wykorzystamy sytuację, rozumiesz? Przynajmniej pomóż mi oczyścić dobre imię Wiedźmina. Triss, weź się w garść. Twój kochanek da sobie radę. Myślisz, że ta dziewczyna... Saskia Smokobójczyni. Krąży legenda, że zabiła smoka. Myślisz, że oprze się potędze Henselta? Nie będzie jej łatwo, ale dziewczyna już dokonywała cudów. Czyli wojna jest nieunikniona. Henseltowi nie da się przemówić do rozumu. Dobra, co Sheila robi we Flotsam? Po co Sheila przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu 3 lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Sheila twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Kejrana? Właśnie. Tym sposobem po prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko. Nic więcej nie wiem.
Dobra, co się stało z Triss? Co się stało z Triss? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że widzę Cedrica. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garveno. Poczekaj. Przekaż Jorvetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorvet zrozumie. Dobra, czy szpiegujesz dla Jorveta? Szpiegujesz dla Jorveta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę, co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Ja poszukam Cedrica. Krew tak, więc... Cedrica. Wskaże mi drogę. Więc odszukaj Cedrica po śladach krwi. Użyj eliksiru kat. Tak, a więc teraz walimy do... Znaczy wychodzimy na dwór, trzeba będzie po prostu patrzeć na ślady krwi, których właśnie bez eliksiru nie zobaczymy. No, czyli taka mała misja w stylu Sherlocka. Odpalamy sobie. Jedna z niewielu misji, gdzie faktycznie eliksir, że tak powiem, autentycznie pomaga w zrobieniu jakiejś misji. Kot. Dobra, wypijemy sobie. Pamiętam, że za pierwszym razem to nie było takie proste to szukanie, bowiem czasami to się wszystko tak motało. Czasami jeden ślad krwi miał dwie ścieżki i nie zawsze było wiadomo, w którą stronę faktycznie się powinno iść. Więc tu chyba się ślad urywa, więc powinniśmy zawrócić. Idziemy w tą stronę, tam nie mamy nic szczególnego. Tak jakby tutaj, tak, coś tam się widzi. Wiem, że w jakiejś chyba jest jakiś taki fajny mod do Wiedźmina, w którym usunięto dźwięk tego bicia serca. Który mi się też jakiś wydaje trochę taki... No, Cedric, gdzie jesteś? Mało potrzebny. Tędy, tędy, tędy. Tam nie, więc się wracamy. O, widać tutaj kolejny. Tutaj. Te ślady krwi nie zawsze prześwitują, czasami... Wystarczy parę drzew i już jesteśmy... Pytanie teraz tędy czy tędy? Tu coś jest. Tu coś jest. Tam coś jest. Tutaj, tutaj. Tutaj. Ej, zatoczyliśmy koło. Ekstra. Więc idziemy dalej. Jeszcze raz tędy. Czyli tędy nie. Dobrze było, czy teraz w tą stronę, ale skręcamy teraz tutaj? Nie, tam nie. Czyli tędy teraz pewnie skręcamy. Tak, tu coś mamy. Tam już nie ma nic, więc wracamy tutaj. Teraz tędy. Tu coś jest. Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. Teraz tędy, tędy, tędy. Zwolnił. Nie tutaj. Może być daleko. Tutaj. Skojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Teraz pytanie w tru. Tutaj coś mamy. Aha, mamy zbierać zioła. Tam żeśmy byli, czy musimy wrócić jeszcze raz? Tutaj. Tam nic nie ma więcej. Musimy się może cofnąć. Jest, Cedric leży. Kedmin, Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się.
Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliże krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Dobre pytanie. Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Jeden z piękniejszych momentów w grze, takich smutnych, ale bardzo pięknych na swój sposób. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Szkurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Dobra, co planuje Roż? Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. A co planują wiórki? Co planują Skojatel? Chcą odbić barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Dobra. Pogadam z nimi. Może Roż albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Dobra, nowe te zadania. Gdzie jesteś, Marigold? Zobaczymy, co będzie dalej. I mamy nowy poziom. Zadanie zakończone powodzeniem. Gdzie jest Triss Marigold? Tak, tak. I nowy etap na rozstajach. Vernon Roche. Porozmawiaj z Vernonem Roche'em w jego kwaterze. Albo Skojatel. Spotkaj się z Jorvetem na elfich ruinach. Tak więc... To jest na tyle. Kończymy ten odcinek misją właśnie, gdzie jest Triss Marigold i w kolejnym odcinku... coś mi zawiesiła się myszka na chwilę. Wchodzi do naszego journala. Więc tak, mamy teraz albo wybieramy się do Jorveta w Elfich Ruinach, albo idziemy na spotkanie z Vernonem Roche i kontynuujemy właśnie naszą przygodę w dwóch różnych kierunkach. Tego jeszcze nie wiadomo. I w każdym razie Portrety Wspomnienia oraz Zabójcy Królów. Trochę mi się ta myszka świruje dzisiaj. No ale w każdym razie mamy do wyboru te dwa wyjścia. Albo Vernon Roche, albo Skojatel. I zanim skończę odcinek, jeszcze sobie wejdę do medytacji. I jakoś sobie wykorzystamy nasz jeden
talent, żeby móc sobie ulepszyć jakąś kolejną rzecz. To pytanie co? Myślę, że tutaj można by odblokowuje Queen. Tak, to się nam przyda. Zawsze Queen jest dobry do obrażeń. Żeby za bardzo nie obrywać. Tu już nic nie zmutujemy, widzę. Tu chyba też nic nie zmutujemy. Tu też nic. I tu też nic. Tak, tak więc to tyle. Dobra. Dziękuję Wam za uwagę. To tyle w tym odcinku. Skończyliśmy misję pod tytułem Gdzie jest Triss Merigold? A teraz przed nami będzie kolejna misja pod tytułem Na Rozstajach, czyli albo Velen Rosh, albo Skoyatel. A więc to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Grał dla Was Człowiek z Księżyca, czyli Man from the Moon. Zapraszam do subskrybowania, lajków oraz komentowania. Tak więc zapraszam do kolejnego odcinka. Hej!